jest taka potrawa, na którą pani goście czekają. Wiedzą, że jak do Doroty idziemy, to na pewno będzie. Jestem mistrzem rzeczy słodkich. Jestem mistrzem różnego typu makaronów, ale najbardziej czekają na słodkie, bo ja tam z tym słodkiem naprawdę tak przekombinowuję, że bezy są legendarne, a brownie ze słonym karmelem domowej roboty też. No lubię, ja po prostu lubię gotować. Ja uważam, że jednym z wyrazów mojej miłości do moich bliskich i do moich bliskich znajomych i przyjaciół jest gotowanie dla nich. To jest moja forma okazywania im miłości. Domyślam się, że w książce właśnie znajdziemy te podpowiedzi, jak zrobić te bezę właśnie, czy brownie. A jeżeli na przykład chodzi o koszty takiego przyjęcia, dlaczego to pytam? Bo my mieszkamy w Warszawie, to jest trochę inny świat niż reszta Polski, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy czytelnicy znajdą jakieś triki, jak zrobić takie przyjęcie małym nakładem finansowym? Właściwie takie same pomysły są, bo przyjęcia nie muszą być drogie. To my mamy coś w głowie poprzekręcane w tej Polsce, że musi być pełen, zastawiony stół i nie mamy pieniędzy, to weźmiemy kredyt na Boże Narodzenie. To trzeba mieć narobione w głowie. Jak to zrobić inaczej? Można zrobić danie jednogarnkowe i wszyscy mogą jeść z jednego garnka. Naprawdę bardzo to łączy i nic nie ma w tym złego. Można zrobić jeden talerz serów albo fondue serowe i to naprawdę kosztuje 20 zł. I to wszystko znajdziemy też w hipermarketach? Wszystkie teraz hipermarkety mają mulę, można zrobić garnek muli za 20 zł, bo tyle kosztuje paczka. Butelka wina i bagietka, mamy przyjęcie. Poza tym moje przyjęcia są jeszcze z innego powodu łatwe do zrobienia. Tam pani domu nie siedzi cały czas w kuchni. Bo potem pada z twarzą w kotlecie mielonym i już jest tak zmęczona, że nie ma siły ust otworzyć. A u mnie jest tak, zrobione, przygotowane na stole, siadamy i rozmawiamy. Nikt nie jest przemęczony tym, że trzeba zrobić przyjęcie. I można je zrobić małymi środkami, odpowiadam jakimś pomysł na przyjęcie, na przykład przyjęcie wszystko czerwone. No, zróbcie takie menu, gdzie jest wszystko czerwone. Polecam taką zabawę. Jak udekorować mieszkanie, bo uważam, że stół to jest jedna rzecz, ale jeszcze trzeba zrobić nastrój. Robi się go prostymi sposobami. Moje poszukiwania w internecie, w portalach weselnych po całym świecie dały efekt, że za powiedzmy 20 zł miałam 100 papierowych kwiatów i wyglądało, jakbyśmy byli w Japonii, a było to przyjęcie, w którym robiliśmy z przyjaciółmi sushi. Prosta sprawa, prosta zabawa, tylko trzeba trochę mieć pomysł i chcieć. Możemy mieć dress party, możemy mieć party eleganckie, możemy siedzieć na kanapie z podwiniętymi nogami, możemy grać w kości, gramy w kości na pieniądze. Ale na mało. Czyli wiele rozrywek, nie tylko takie kulinarne. Różne. Stół jest tylko powodem tego, żeby się spotkać. Na stole z osobami, które do nas przychodzą, a są nam bliskie, można jeść nawet suchy chleb.